Nazywam się Tomasz Siekierski, jestem prezesem sekcji wędkarskiej przy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Nasza organizacja powstała w 2015 roku z inicjatywy kilku osób. Na chwilę obecną nasza organizacja liczy około 80 czynnych członków. Przed powstaniem sekcji wędkarskiej Urząd Gminy oczyścił zbiorniki. Systematycznie zarybiamy stawy różnymi gatunkami ryb. Dbamy o to, żeby nasi członkowie integrowali się ze sobą. Organizujemy zawody wędkarskie. W bieżącym roku braliśmy udział w projekcie Działaj Lokalnie. Nasz projekt miał za zadanie stworzenie domku lęgowego dla kaczek, a także obsadzenie nadbrzeża i wód naszych stawów roślinnością. Większość członków bardzo czynnie zaangażowała się w prace związane z projektem. Samodzielnie postawiliśmy barierę ochraniającą dostęp do wody. Można tam sobie stanąć, popatrzeć na piękny krajobraz. Z wielką radością wraz z przedszkolakami odwiedzamy Radzanowski Park. Obserwujemy w nim zmiany przyrody, jak żyją zwierzęta, jak rosną rośliny. I przez ten czas zauważamy, że z każdym miesiącem w Radzanowskim Parku pojawia się coraz więcej elementów, które wzbogacają naszą wiedzę na temat drzew i zwierząt. W ostatnich miesiącach zauważyliśmy, że na stawie pojawił się fantastyczny, piękny domek, w którym chowają się na zimę kaczuszki. To przecudne miejsce, do którego zapraszamy wszystkich, aby spędzali tu wolny czas.